Ponieważ jesteś na urlopie, a my mamy wakacje, to proponuję rozwiązanie takie, że nie będzie to rozmowa z zachowaniem protokołu dyplomatycznego, a będziemy sobie mówić per ty, ponieważ będzie to bardziej naturalne. Ponieważ jest tak, że jesteś w Goleniowie i na urlopie, to pierwsze pytanie moje jest takie, ponieważ na pewno najczęściej, za często nie bywasz tu w Goleniowie. Jakie wrażenie miasto na tobie zrobiło? Miasto pięknieje. Jest to zupełnie inne miasto niż to, które pamiętam z dzieciństwa. Próbuję tutaj chodzić, oglądać stare kąty i odnajduję bardzo wiele rzeczy, które jakby tak optymizmem mnie napawają. Ale widzę, że dużo jest remontu. Wczoraj trochę rowerem pojeździłem po. No właśnie, rower jest dobrym sposobem na. I to jest tak szybko i jednocześnie blisko. I widzę, że jest ten park 30-lecia, 1000-lecia, nie wiem. Teraz jest miejski park. Park miejski jest w dużym remoncie. Trochę mnie zaniepokoiło, że zniknął ten obelisk upamiętniający tych wszystkich pochowanych tam. Mam nadzieję, ale że wróci. Ale on tylko na czas remontu. Na czas remontu. Tak. Myślę, że to jest ważna część tego miasta. Kiedy byłem w szkole średniej, prowadzono nas tam, żebyśmy porządkowali coś, co nazywano parkiem. My wiedzieliśmy, że to jest cmentarz były. Tak, i te pewnie ślady jeszcze były po cmentarzu. I były płyty jakieś, prawda? Miasto żyło przecież setki lat. To nie jest miasto, które powstało w 1945 roku. W tym roku jest 750-lecie. W związku z tym dla mnie było niezwykle ważne, żeby do tej historii najstarszej się odnosić, żeby identyfikować się z miejscem, w którym jakoś przez parę lat życia krótkiego byłem tu, spędziłem tu jakiś czas, ale dotykałem tych miejsc budowanych, tworzonych przez pokolenia. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło to, że odkryto już jakiś czas temu ruiny kościoła świętego Jerzego. Tak, przy zbiorni sportowej. W ogóle tego nie wiedziałem. Wiedziałem, że tam jest jakiś cmentarz stary. Wszyscy mówili. Tam obok był taki bazar, handel jakiś się odbywał. Tak, obok się to kopel się to nazywało. A w dzieciństwie pamiętam, ponieważ mieszkałem w pierwszych latach swojego życia w Goleniowie przy Konopnickiej 17. Pamiętam olbrzymi pożar jakiejś stodoły, tam właśnie koło tego kopla. Oglądałem to jako jedno z takich najbardziej traumatycznych zdarzeń w moim dzieciństwie tu w Goleniowie. A z Goleniem jesteś związany? Tak, bo w życiu człowieka jest tak, że podstawówka i szkoła średnia to są bardzo istotne okresy. Tak, to formujące. Formujące moim zdaniem bardzo mocno, bo było to miasto wielokulturowe. Ja pamiętam, odwiedzałem swoich kolegów w domach, których naczynia, solniczki były w języku niemieckim, przyciskało się dzwonek do drzwi, gdzie było napisane Klingen, nazwiska byłych właścicieli figurowały, a jednocześnie, ponieważ mieszkałem blisko dworca, pamiętam ten dworzec autobusowy, który dowoził ludzi do okolicznych wsi i tam było mnóstwo takiego wschodniego śpiewnego języka. Ukraiński, białoruski. Dzisiaj pewnie ukraiński nie słyszałeś, co? Albo ci repatrianci tak zwani, którzy też mówili takim wschodnim zaciągiem. Dzisiaj rzeczywiście, jeżdżąc rowerem wczoraj wieczorem, usłyszałem wielu młodych Ukraińców, widać pracownicy, którzy tu przyjechali, żeby zarabiać. Sobie mniej więcej 1/5 populacji powiatu. Słyszałem, że to są tysiące ludzi. Słuchaj, jeszcze raz. Zaniepokoił mnie ten incydent, o którym przeczytałem w gazecie Goleniowskiej, o tym pobiciu. Ta bójka była, wiecie, rzeczy nie jest tak niepokojąca, jak mam jak nadzieję, jest. Że to nie jest jakaś rzecz, jakiś trend, który może wzbudzić niepokój, że to jest incydent zupełnie jednostkowy. O tym może jeszcze porozmawiamy, ale żeby zamknąć tę część historyczną, powiedz mi, czy związany jesteś z miejscem czy z ludźmi bardziej? Jeżeli chodzi o Goleniów. Oddzielenie tego chyba jest bardzo trudne, dlatego że z każdym z miejsc kojarzą mi się pewne zdarzenia i pewne osoby, które wpłynęły na mnie. Ja wychowałem się na samym początku ulicy Jedności Narodowej w podwórzu. To były slumsy praktycznie. Powiedzmy, dzisiaj to jest vis-a-vis Banku Spółdzielczego mniej więcej. Dzisiaj to jest vis-a-vis, to jest na zapleczu tych sklepików takich. Tak.
To był taki przedwojenny dom. Tam był taki przedwojenny dom, a na zapleczu tego domu był taki domek, no praktycznie slumsy. Wychowałem się w bardzo biednej rodzinie, powiedzmy sobie w bardzo trudnych warunkach. Lata 60. pamiętam, głód i niedostatek. A później w latach 70. rzeczywiście to miasto się zmieniało. I cały szereg takich historii ludzkich opowiadanych, przekazywanych z ust do ust, właśnie były zachowywane z różnymi miejscami. Stary dworzec kolejowy, w którym pani Omolecka ponoć napiła się tyle piwa, że pękła. Opowiadano, ja nie bardzo to wierzyłem, ponieważ rodzina Omoleckich później gdzieś wyemigrowała prawdopodobnie do Australii, prawda? Był pan Miłek, który miał warsztat szewski blisko mojego domu i u niego, mogę powiedzieć, terminowałem, czytałem mu gazety na głos, kiedy on pracował, wbijał te gwoździe, czy tam te obcasy. Starszy taki, grubszy pan. Nie wiem, czy to nie jest rodzina tych Miłków, którzy mają dzisiaj tą dużą firmę CCC, bo tak się zbiega, że akurat ten właściciel dużego przedsiębiorstwa handlującego obuwiem też się nazywa Miłek. Może to jest daleka rodzina, może tego nie wiem. Jakoś związany. Pan Miłek w każdym razie był z Maszewa i dojeżdżał pociągiem do pracy. Łączyły ich buty. Łączyły ich buty.